Cześć, witajcie, mamy wtorek i zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Tak jak mówiłem w ostatnim wydaniu, dzisiaj chcę dopowiedzieć to, co wydarzyło się na Costa Blanca Bike Race, a w sumie jest o czym opowiadać, bo tak jak sobie to wyobrażałem, tak też się stało i panowie z teamu JBG2, czyli Krzysztof Łukasik i Jakub Zamroźniak, na ostatnim etapie powalczyli o podium, wspięli się na trzecie miejsce na etapie, a tym samym wywalczyli nawet czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, więc im poszło bardzo, bardzo ładnie. Też całkiem dobrze spisali się Filip Helta i Marek Konwa, a także pozostałe polskie teamy też nie pozostały tam bez znaczenia, bo zrobiły całkiem fajne wyniki. No natomiast ten najważniejszy wynik jest jednak tej młodej pary, młodej pary, no tych młodych zawodników, czyli Krzysztofa Łukasika i Jakuba Zamroźniaka z teamu JBG2. A teraz pora na najbardziej zaskakujący i szokujący news całego weekendu, czyli Matthew Van Der Poel został mistrzem świata w przełajach, czego nikt sobie nie wyobrażał zapewne i nikt tego nie przewidywał. No Matthew w sumie nawet zaskoczył tych, którzy wierzyli w to, że on wygra. To było oczywiste, że znaczy oczywiste, no, w kolarstwie może zdarzyć się wszystko, ale Matthew udowodnił, że no jest naprawdę najmocniejszy, bo tak jak w tym sezonie były takie wyścigi, że przez pół wyścigu jechał gdzieś tam na drugim, trzecim miejscu i dalej atakował, tak tutaj postanowił ten wyścig rozegrać od startu do mety pod swoje dyktando i no nie pozostawił złudzeń innym zawodnikom. Na duży plus zasługuje także Tom Pidcock, który zdobył medal srebrny. Ja też się cieszę osobiście z postawy Wouta Van Aerta, bo on wraca po jakiejś tam kontuzji, on osobiście nie był z siebie jakoś świetnie zadowolony, no ale czwarte miejsce też jest moim zdaniem bardzo dobrym miejscem i myślę, że Wout po kontuzji wróci bardzo mocny i w sezonie szosowym będzie się jeszcze nieźle liczył i może trochę namieszać. A w przyszłym sezonie przełajowym może trochę powalczy z Matthew Van Der Poelem. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Trzecia i ostatnia wiadomość dzisiaj jest z zupełnie innego pola kolarstwa górskiego tym razem, bo będzie mowa o Dark Questie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale prawdopodobnie już przez wasze Facebooki, Instagramy czy YouTube przewinęły się filmy z takich wielkich, gigantycznych hop, które latają zawodnicy w RPA, dokładnie w Stellenbosch i 8 lutego będzie tam właśnie Dark Fest, czyli taki freeride'owy festiwal. No i te hopy są naprawdę potężne, które mają po 25-6 metrów z tego, co dobrze zrozumiałem. Po więcej i po to, jak te hopy dokładnie wyglądają, to odsyłam was na kanał Godzik Brothers, tam go wam w opisie filmu. No i tam możecie zobaczyć relację Szymona już z pierwszych przymiarek do tych hop. No to są naprawdę duże loty i robią mega wrażenie, bo są na takim otwartym terenie. I to naprawdę wygląda niesamowicie. Polecam wam to zobaczyć, polecam wam to sprawdzić. No i myślę, że w przeciągu najbliższych dni naprawdę social media będą rowerowe social media będą naprawdę zarzucone tym materiałem wideo wszelkiej maści ze Stellenbosch i warto sobie te materiały oglądać, bo to są naprawdę no, robiące, piorunujące wrażenie rzeczy, które ci zawodnicy tam będą robić. Polecam wam to waszej uwadze. Z tego co widzę, to udało mi się dzisiaj całkiem szybko uwinąć. No i dobrze, bo ja nie chciałbym tutaj wam za bardzo dużo czasu zabierać. No oczywiście kolejny raz widzimy się w piątek. Pamiętajcie o łapkach w górę, o jakiejś subskrypcji. No i w piątek kolejny odcinek programu cyklicznego, a w niedzielę pogadamy o sprzęcie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!